Witam, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat czegoś, co nazywa się Transform Orientations. Jest to pewne narzędzie, które umożliwia pracę z wieloma różnego rodzaju układami współrzędnych w Blenderze. Aby pokazać, o co chodzi, dodam kostkę do sceny i do tej kostki włączę jej lokalne osie współrzędnych, które są dostępne na panelu, który nazywa się Object. W tym panelu na zakładce Display włączam opcję Axis. W tym momencie w trybie włosowym aktywowanym przez Z mogę wyświetlić również osie, które są charakterystyczne tylko dla obiektu. Nie są zależne od globalnych osi. Na dowód tego mogę kostkę przekręcić i widzę, że wyświetlane osie również się obracają. To jest tak zwany układ lokalny. Lokalny układ odniesienia, lokalny układ współrzędnych, który znajduje się wewnątrz tego cuba. Oprócz tego mam również globalny układ współrzędnych, zaznaczony tymi czerwonymi osiami dla X, zielonymi dla Y, no i dla Z. To jest ta, która się nie wyświetla. Mogę ją włączyć, naciskając na Z. Tak to wygląda. I teraz tak. Aby wykonać jakąś transformację, która na przykład odbywa się wzdłuż osi X, muszę określić, wzdłuż której osi X ta transformacja będzie się odbywać. Standardowo z tego, co mówiłem na temat transformacji GRS, wiemy, że jeżeli nacisnę na przykład coś takiego jak G, a później X, to fiksuje przesuwanie obiektu w osi X. Natomiast jeżeli drugi raz nacisnę oś X, wtedy ustawię przesuwanie wzdłuż osi X, ale lokalnej dla obiektu. To samo dotyczy również trybu edycji. Jeżeli mam zaznaczoną jakąś ścianę i chcę ją przesunąć w osi X, no to standardowo oś X globalna to jest ta pierwsza, którą aktywuję. Druga oś X to jest oś lokalna. Może lepiej będzie to widać na tej ścianie. A więc na przykład naciskam G, X, globalna oś. Drugi raz X, oś lokalna. Oś lokalna jest prostopada do ściany, ponieważ układ współrzędnych w tej kostce jest tak zrealizowany, no i jak z samej geometrii kostki wynika, to oś będzie po prostu prostopadła. Teraz, gdybym edytował coś jeszcze bardziej skomplikowanego, na przykład, dajmy na to taki obiekt jak kula. Wstawię teraz na scenę kulę, aby pokazać tę rzecz. UV Sphere. Taka kula ma wiele różnych ścian i te ściany są pod różnymi kątami. Teraz można by zadać pytanie, czy istnieje coś takiego jak orientacja X dla takiej ściany. No i możemy to łatwo sprawdzić, choćby nawet zaznaczając taką ścianę, naciskając choćby G, później X, oczywiście to jest globalna oś współrzędnych, i później jeszcze raz X. I jak nacisnę drugi raz X, to nic się nie dzieje. Trzeci raz X, wychodzę z tej transformacji. A więc w tym jakby momencie nie jest możliwe przesunięcie prostopadle tej ściany. Gdybym na przykład chciał ją ekstrudować, to oczywiście ekstrudowanie włącza mi prostopadle od razu transformację, to jest akurat oś Z, bo jest taka niebieskawa. A to nie o to tutaj chodzi. Więc istnieją również inne transformacje, czy też orientacje transformacji, które pozwolą mi z taką ścianą pracować. I oprócz tego, że jest coś takiego jak global, może być również coś takiego jak na przykład normal. Normal to jest taka orientacja, która jest charakterystyczna dla danej ściany albo dla danego wierzchołka. To jest zestaw współrzędnych, czy też taki lokalny układ odniesienia związany z kierunkiem tej płaszczyzny. Teraz mogę na przykład wyciągnąć taką ścianę, czy też ją przeskalować wzdłuż osi X na przykład. To jest globalna oś, a to jest oś lokalna. Okay, taka jest różnica między tymi osiami. Oczywiście znaczenie dla mnie ma największe w tym momencie oś Z, ta, która jest jakby normalną do tej płaszczyzny. Łapiąc za tą oś, mogę płaszczyznę przesuwać w osi prostopadłej do niej. Oprócz takich orientacji istnieje również coś takiego jak view. View jest zawsze prostopadły w osi Z do ekranu, więc niezależnie od tego, jak przekręcę ekran, zawsze oś Z będzie pokazywała prostopadle, a oś X będzie zawsze do ekranu równoległa w poziomie. Istnieje również coś takiego jak gimbal orientacja. Ona jest używana w zasadzie tylko przy transformacjach związanych z ustawianiem czy też modelowaniem systemu kości. Na razie o tym nie będę mówił. Warto jeszcze zerknąć raz na lokal. Lokal w tym momencie wygląda, no może niezbyt specjalnie, ale teraz gdy przekręcę, to jest przekręcony, ok? Więc mamy globalną orientację, lokalną gimbal, mamy normal, normal jest taki sam w tym momencie, no i oczywiście widok. I teraz w razie potrzeby, wtedy kiedy potrzebujemy na przykład pracować z jakimiś dziwnymi układami, powiedzmy sobie niesymetrycznymi albo przekręconymi w jakiś sposób, powiedzmy sobie, że jedna kostka stoi tutaj, druga stoi tutaj, jesteśmy przekręceni troszkę i teraz chcielibyśmy, żeby transformacja pasowała mi do tych kostek.
No to gdybym chciał między tymi kostkami postawić jakiegoś plane'a i go obrócić dokładnie tak jak kostki, to mam w zasadzie różne sposoby na to. Jeden z takich sposobów jest zapamiętanie tej orientacji, która jest teraz, jako takiej głównej. Otóż musiałem się przełączyć na przykład do czegoś takiego jak orientacja normalna, zaznaczyć jedną ze ścian, aby mieć naprawdę normalną orientację do ściany i zapamiętać to pod nazwą nowej orientacji. Mamy tutaj specjalny panel do tego, który nazywa się Transform Orientations. Teraz, jeżeli z tego panela skorzystam, to mogę tutaj ustawić nową orientację, mogę stworzyć jakąś, właśnie taką, jaka jest w tej chwili. Ona jest troszeczkę przekręcona. I teraz tak, robię to naciskając, no na przykład teraz weźmy sobie normal, tak jak było, robimy create. W tym momencie utworzyłem nową transformację, nową orientację i tutaj mogę podać jej nazwę. Niech to będzie na przykład nazwa krzywa. I teraz mogę jej nawet użyć, zaznaczając checkbox use after creation. W tym momencie mój widok jest przestawiony w orientację krzywa, okay, która jest tutaj, zresztą utworzyła mi się jedna. I teraz mogę pracować w tej orientacji, przesuwając obiekty na przykład dokładnie równolegle do tej ściany. Gdybym chciał na przykład tu kliknąć w kostkę, proszę bardzo, równoległe przekręcenie. Okay. Cały czas ta moja orientacja jest taka, jaką miała ta ściana. A więc mogę wszystko robić jakby w orientacji zgodnej z tą ścianą. Tak to mniej więcej wygląda. No i to się może przydać do różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.